Pani Leonarda poszła do ogrodu wyrywać chwasty, z warzywa znalazła w kapuście worek po nawozach. Nie czytaj już więcej, bo ja mam dość. Nie, to będzie wyzyska. Mamy, taty, brata, tata. To jest człowiek. Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Ja to ja. Siema, pato, tato. Siemanko. Gruźlica. Odpowiadaj, co tam się wydarzyło? Słuchaj, do mnie odezwał się widz. No. Dzisiaj. Że chcę dorzucić do tej całej sumy, który tam uzbieracie za te słuchawki, nie? 300 od siebie. Nie mówił, że wiesz, tego prosto on ogląda i was, tak, i mnie. No. No i co, blikiem na mnie kasę przekazał. Uh-huh. Ja 15 minut temu wypłaciłem. Uh-huh. A że wiesz, oficjalnie przekazuję. Krzysiek, ja będę trzymał te pieniądze. Nie, ja. Nie, to czekaj, to, ja. To ty decyduj, komu przekazujesz. Czy... Nie, to miało być dla ciebie, żebyś ty później dorzucił do tej sumy, żeby... Nie, to ja, naszego... ja tych słuchawek nie mają licytacji. Ja ale to trwa już licytacja, dobra, no. To ja, mam trzymać. One leżą w samochodzie. Będą leżały w samochodzie. Żeby ja się położę później... u siebie i koniec. Nie, ale to nie moja wola. Tylko widz tak. Było nagrane, że ja do mnie pieniądze trafiają. Nie, pieniądze trafią inaczej, była umowa. Nie. Ja biorę te pieniądze i kładę w samochodzie. I one leżą. Albo najlepiej ty trzymaj je cały czas. I ja później nie będę się, bo ja nie mam czasu. No, dawaj. Nie, ja tobie nie dam, Krzysiek. To ja nie będę licytacji. Odda jego i niech od... Odeszła. Ja mogę odesłać jak trzeba. No to ja wtedy dziecko straci 300 zł. To ma być na dziecko, a nie tobie. Oddaj! Rozumiesz? Oddaj. Na dziecko. Krzysiek, oddaj! Daj mu powiedzieć. Słuchaj, będzie za uszy tam suma, nie wiem, 500, 1000 czy tam ileś, tak? I te 300, które on ma, przy tobie się wrzuci dodatkowo. O to ty, chodzi. Ty to wrzucisz. Nie, ja nie zabiorę tego, ja nie chcę tych pieniędzy. Dlatego to nagrywamy, że te pieniądze są. Żeby był dobry. Będą... No, nagraj, że ja biorę. Nie. Ale co widz powiedział? Powiedział, żeby przekazać dla ciebie, tak? No i wszystko. Coś jeszcze? Przekazać dla mnie. I żeby później dla Jacka. I później, żeby to dorzucić do tej sumy, powiem, która... No to trzymy. No to mam trzymać. No to dlatego trzymam. I zobacz, są. I ja zobacz, ja muszę przeliczyć. Ja ci będę pokazywał. Raz. Tak. Oficjalnie. Dwa. Tak. Trzy. Dobra. 300 będą leżały w samochodzie. No. To od tego widza. Skrzynce. Skrzynce w samochodzie będą leżały. To, że szanowni państwo, dziękuję bardzo za. Czekaj, jeszcze nie, no. Przelew 300 zł za te słuchawki, a okulary dodatkowo idą. Gratis moje. I ta pełna kwota z tymi. Za słuchawki i za okulary. Jeśli dacie, to dacie. I to pieniążki dorzucamy. Ale będą leżeć w skrytce u Jarka. Tak. Te 300 zł. Potem wspólnie pojedziemy i wybierzemy, gdzie to wpłacimy. Jarek zawiezie, czy do Carrefoura, tak. Czy... A najlepiej wybrać dom pomocy społecznej. Do koperty zalokowane. Będzie zakreślone. Dom dziecka, dziecko pomocy. I wtedy Jarek otworzy kopert. Przekażę kopertę zaklejoną, zalaminowaną i wtedy... Wszystko będzie pokazane na filmie, proszę, tak. To jest to od widza. Będzie napisane na kopercie. I będzie u mnie leżało jakiego to. Domu pomocy społecznej. No i będzie. Czyli tak może być? Może być. Teraz zrozumiałeś, o co chodzi? Zrozumiane. To pozdrawiamy i bardzo dziękujemy dla tego widza. No. Ja również dziękuję za to. Ale czekaj, na razie Michałowi. A Raćko ma przyjechać zobaczyć. No na pewno te 300 się przydadzą, tak? Tak, na 100%. Dziękujemy serdecznie. Cel będzie szczytny na pewno. Dobra, fajnie, tak. Dzięki, pato. A Daśko ma przyjechać zobaczyć, też? Dzień dobry, Krzysztof. Dzień dobry. Przyszła paczka, ale czekamy na Daśka. I wtedy otworzymy. No i jest list, przyszedł do mnie, tak? A kiedy to przyszło, dzisiaj? Nie pamiętam już, czy dziś, czy wczoraj. Przypadkiem znalazłem na łóżku. Także proszę, otwórz. Skąd? Zobacz skąd najpierw. A, weź zobacz. Pokaż. Weź zobacz. Warszawa. Warszawa, tak? Czekaj. Warszawa. Proszę, otwórz. To przeczytamy. Razem czy Warszawa? Warszawa. Przeczytamy, zanim przyjedzie Adaśko i wtedy otworzymy paczkę.
Jacek pozwolił mnie otworzyć. A proszę bardzo, jak najbardziej. Ohoho. Ohoho. Chcesz czytać, będziesz? No będę czytać, no. Zaraz. Dobra, dawaj to, ja będę czytać. Ale tu pewnie po kartcu. O. List jest adresowany do pana Jacka Arona i tylko on może decydować, co z nim zrobić. Jest w trzech jednakowych egzemplarzach. A dlaczego? Wyjaśniam na końcu listu. Dawaj. Trzy jednakowe egzemplarze. Raz. Albo pewnie każdemu. Dwa. No to trzymaj to, ja już jeden mam. No dobra, ja będę czytał. Ty sobie tam patrz, bo to trzy takie same egzemplarze. A ja przeczytam, dobra? Bo tego trochę jest. Wolne i... Dobra. Czekaj, czekaj, nadal. Poczekaj, jak ja powiem, może to... To powiesz start. Powiem tak. Dobra. Tak. Dobra, to tu pokażę tylko, o. List może trochę długi, ale proszę redaktora Jacka o przeczytanie na wizji. Myślę, że warto. Szanowny panie Krzysztofie, nazywam się Kamil Kozub. Pochodzę z Kętrzyna, ale obecnie mieszkam i studiuję dziennikarstwo w Warszawie. Jestem na 5. roku studiów, więc piszę pracę dyplomową. Mój promotor pozostawił mi wybór tematu z jednym zastrzeżeniem, że ma to być życie i twórczość jakiejś znanej osoby pochodzącej z północno-wschodniej Polski. Nieważne, czy to będzie bohater pozytywny, czy szuja, więc wybrałem to drugie. A że większej od pana Kononowicza... nie znam, więc wybór był oczywisty. Życie, żeby być obiektywnym i nie opierać się tylko na twórczości internetowej, z której w wielkim skrócie można wywnioskować, że mój bohater to mitoman, konfident, oszust, złodziej paczkowy i ogólnie rzecz biorąc wyjątkowa świnia, nie obrażając świń, postanowiłem zbadać sprawę od samego początku życia i twórczości tej osobopostaci. Pojechałem więc do Wilkowa, aby u źródła dowiedzieć się o początkach egzystencji pana Krzysztofa. Bez problemu odnalazłem miłych ludzi, którzy znali pana Krzysztofa z czasów, gdy tam zamieszkiwał. Pragnę zauważyć, że nikt z osób, z którymi rozmawiałem, nie nazywał pana Krzysztofa inaczej niż Knur, ni Bęben lub Żarłak. Tak. Skąd ta niechęć ziomków się wzięła, okazało się później. Pierwszą ważną informacją, którą wszyscy potwierdzili, to fakt, że data urodzenia Krzysztofa nie jest prawdziwa. Jak się okazało, prawie pół roku wcześniej od oficjalnej daty urodzin, latem, gdy pani Leonarda poszła do ogrodu wyrywać chwasty, z warzywa znalazła w kapuście worek po nawozach. Nie czytaj już więcej, bo ja mam dość. Bo nie. To będzie wyzyska mamy, taty, brata, chujata. To jest pojebany człowiek. Wiesz? Tu nie czytać dalej? Nie, bo już wiem. Poczekaj, przeczytam po cichu. I... Nie, to czytaj głośno, dalej. Czytać? Jeśli mamy będą twoją tego obrażać, to nie będziemy czytać. Czekaj. Krzysztofa nie jest prawdziwa. Jak się okazało prawie pół roku wcześniej, od oficjalnej daty urodzin, latem, gdy pani Leonarda poszła do ogrodu wyrywać chwasty z warzywa, znalazła w kapuście worek po nawozach, w którym coś się ruszało i piszczało. Przestraszona pobiegła po męża i razem zajrzeli do środka. No nie ma tu obrazy na razie. Na pierwszy rzut oka nie wiedzieli... To zaraz się podniosę. Nie wiedzieli, co to jest za pokraka, ni to pies, ni wydra, ale gdy wytrząsnęli zawartość na ziemię, okazało się, że to ludzkie dziecko, chociaż niepodobne. Nie wiedzieli, co począć. Kurna. Gryzą. Nie wiedzieli, co począć. Czekaj, bo zgubiłem. Początkowo podrzuconą szkaradę chcieli oddać do biura rzeczy znalezionych, ale doszli do wniosku, że znalezione nie kradzione, więc go sobie zostawili. Gdy podrośnie, przyda się do pasienia krów, pomoże świnie drutować, kury macać i do innych nikczemnych robót. I tak sobie spokojnie Krzysio żył
w swojej zagrodzie do czasu nieszczęśliwego wypadku, gdy niechcący ojciec przejechał po łypie furmanką zwaną żelaźniakiem śpiącego w pokrzywach naszego bohatera. Gdy wydobrzał, zaczęło o nim być głośno. W sąsiednich zagrodach zaczął ktoś wyżerać z korytek świniowych karmę dla prosiąt. Był on pierwszym podejrzanym, a potwierdziło się to, gdy przyłapano go również na wyjadaniu słoniny z pułapek na myszy w szkole. Szczytem złodziejskiej kariery była kradzież i zeżarcie proboszczowi smalcu z parapetu na plebanii. Było coś takiego? Może ty? No nie, no. Znaczy do niego mówisz, tak? Do tego. Nie, ja do ciebie, bo do, ty. Jakby tego było mało, brał on udział co prawda jako ofiara, ale jednak o przestępstwo to przestępstwo. Zwrócono mi też uwagę, żeby nie brać na serio opowieści pana Krzysztofa, gdzie to on nie był i gdzie nie pracował. Jego bliski znajomy ze szkoły, kazano mi zaznaczyć znajomy, bo kolegów to on nigdy nie miał, oświadczył, że ten światowiec w czasach pobytu w Wilkowie tak, nie miał. Najdalej był w sąsiedniej wiosce, bo musiał zaprowadzić krowę do byka. Po wykonanym zadaniu... U mnie byk był. Zarodowy. Chwalił się, że niepotrzebnie szukali byka w obocznej wsi, bo on mógł to zrobić sam, ale ojciec mu zabronił, bo byk pewnie zrobił to lepiej. Taki to był Krzysztof Konunowicz w latach zamieszkiwania w Wilkowie. Nie mam podstaw, żeby nie wierzyć kilkunastu osobom opowiadającym tą samą historię. Po wyprowadzce do Białegostoku mieszkańcy oświadczyli, że cała wieś złożyła się na mszę dziękczynną w intencji szczęśliwego pozbycia się zakały z wioskowego głupka. Panie Krzysztofie, proszę odnieść się do opisanej historii i potwierdzić bogatą w wydarzenia przeszłość wilkowską. Na tym zakończę. Część wilkowską, żywota, bo list robi się zbyt długi. Kolejna część mojej pracy dyplomowej zawiera część białostocką, w której są wywiady z sąsiadami i ludźmi, którzy zetknęli się z moim bohaterem. W drugiej części najciekawszym wątkiem jest opis wierutnego kłamstwa, gdy ten idiota opowiada, gdzie to on nie pracował, ochrona, papież, straż graniczna, adwokat, firma budowlana, organista i tak dalej, i tak dalej. Jakich godności nie piastował poseł, z jakimi światowymi przywódcami się nie spotykał, prezydent Kaczyński, prezydent Obama, królowa Elżbieta i to z kim jest skoligacony, marszałek Piłsudski. Kolejną część prześlę w terminie późniejszym po odczytaniu i skomentowaniu pierwszej. Po skompletowaniu całej pracy chciałbym przyjechać i dać panu Krzysztofowi jako recenzentowi do oceny i akceptacji. Oczywiście nie za darmo. Pismo przesyłam w trzech egzemplarzach, żeby nie trzeba było kserować. Jedno dla pana Krzysztofa, drugie dla pana Jacka, a trzecie ewentualnie na trójkę. Pozdrawiam, Kamil Kozub. O, tu zaprezentuję. Długi list. Daj ten list. A ty masz tam. Nie, ale daj. Ja do kompletu położę. Proszę. Podaj ten. Dziękuję, Jacku. Proszę teraz się odnieść. Długi list, ale ciekawy. I powiem. Tak, ciekawy. Bardzo ciekawy. Jeszcze człowieku Kamil K. Borodo. Wiesz, ja chciałbym z tobą się spotkać. Nie z jednym. Zrobię zebranie albo tu w parku na placu zabaw, albo zrobię w liceum. Przybieram się, ale napiszę pismo, żeby dyrektor albo dyrektorka pozwoliła mnie w salę. Ale Krzyśku, to odnieś się do listu. Zaraz. No, dobra. To sprawi listu. Wyrań w salę i zebrać takie głupie listy. Będzie policja i tych głupich ludzi będę od razu prosić policjantów, ażeby byli zatrzymani. Bo dość mnie obrażania. Dość mnie fajtowania, dość mnie wszystkiego. Wiesz co, człowieku Kamilu, czy ty jesteś normalny, czy pokręcony? Bo nie będę ciebie rugać, bo zaraz boże ciało.
to nie będę ciebie rugać, a że piszesz figle, migle, to wiesz co, ci powiem tak, opisujesz nie wiadomo co, bzdury. Czyli dementujesz to, nie było czegoś takiego, tak? Jak mało który. Jest chociaż szczypta prawdy, co tu jest napisane? Nic nie masz, nawet powiem, ten czarny paznokieć, jak widzisz. Od pracy. To jest wymyślone przez Kamila. I Kamilu, nawet może twoje imię niesprawiedliwe, nazwisko niesprawiedliwe. Wiesz, ale umiecie młodzi wymyśleć, wchodzicie na, ja pozwalam wchodzić na plac, nagrywacie, ale swoje rzeczy nie pokazujecie, jak u siebie w domu, w mieszkaniu, jak na podwórku. Czy kibel obsrany, czy czysty? Tak, czy umyty, czy nie, ja bym chciał tak, żeby powiedzieć, żeby jednego, ale jak ja powiem, to zaraz podszykujesz się. No bo jeszcze sobie majteczki, skarpetki i tak dalej, i tak dalej. Perfumki, chujunki. Ja też mam perfumek. Kremiki, chujiki, piziki. Żele. A wszystko. Sreje. Różne. I powiem jeszcze co. Jak mam prośbę? Jak tak matka pozwala? Twoja. Do mnie wypisywać. Ja to jak pojadę do twojej matki, Kamilu, ja to wezmę listy, zrobię ksero. Ale po co masz trzy takie same? Nie, ja zrobię ksero. Ale do czego masz trzy? To dla po to. Mam, dla mamy i dla taty przekażę. No to masz trzy, to akurat jeden tobie. A to czekaj. Jedne pismo pójdzie do policji. Na trójkę. Drugie? Drugie dla mamy albo dla taty. Trzecie? Trzecie dla mnie, a czwarte dla ciebie. Aha, dobra. I wiesz, jak ja zajadę, pokażę ten list. Ale tam nie ma adresu, Krzysiek. Tyle, że Warszawa. A co, ty znajdziesz go? Znajdę. Ja zaproszę, wiesz, na zebranie. On przyjedzie. Wyczujesz go? Ja go wyczuję. Moje serce wyczuję. I wskażę palcem nawet. I wiesz co, Kamilu? Jak nie wierzysz, to ja cię doprowadzę do swojej kancelarii, którą ja prowadzę, adwokacką, razem z kolegą. I powiem, że będzie pozew. Bardzo źle. Pozew napiszesz. To już mu interesuje. No, ale tak podejrzewam. Niekoniecznie tak, pozew. Nie? Ale... Na ugodę można iść? Nie, na ugodę nie pójdę. No to musi być pozew. Dostanie... I wszystko. Tak. Nie można tak. Można. A kurna. Jedzie i dojechać nie może. Także dziękujemy za list. Został odczytany. Dziękuję. Ja nie dziękuję, dlatego że będzie sprawa rozstrzygnięta z tym listem. Tak się nie zakończy, tak? Nie. Do widzenia. Do widzenia. Sramidu.